Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Skończyliśmy vlogmasy, tak więc mimo tego, że grudzień już był intensywny pod względem liczby filmów, które pojawiały się na kanale, nadal mam sporo do nagrania i do opublikowania, ponieważ grudzień to również koniec roku, czyli czas wszelkich podsumowań. I tak jak już mówiłam w którymś vlogmasie, który zresztą jest zatytułowany Plany na filmy czy coś takiego, także jeżeli jesteście ciekawi, to na pewno znajdziecie. W tym vlogmasie właśnie mówiłam mniej więcej, jakie filmy planuję na końcówkę roku i na początek 2021 roku, czyli mniej więcej na połowę stycznia. Nie wiem, jak to jeszcze wyjdzie z datą publikacji, także być może będzie to rozciągnięte przez cały styczeń. Dzisiaj pierwszy z tych filmów i będzie to TBR na 2021 rok. Jak widzicie po tytule, u mnie będzie to 12 książek na 2021 rok, a nie 21, tak jak robi wiele osób, z tego względu, że 21 dla mnie jest dosyć dużą liczbą. Ja nie czytam chyba aż tak dużo książek, chociaż ten rok pod tym względem był dosyć dobry, bo przeczytałam ich prawie 80. Ale generalnie zazwyczaj gdzieś tam zamykam się w 60, więc 21 książek dla mnie to jest po prostu dużo, bo ja wiem, że te książki będą się zmieniały, że będą nowe premiery wydawane w trakcie roku, które będę chciała przeczytać, że gdzieś tam coś się poprzestawia. Dlatego zakładam sobie taki realistyczny cel, jakim jest 12 książek, czyli mniej więcej jedna książka na miesiąc z tego TBR-u. I mam nadzieję, że mi się to uda. Postaram się pod koniec przyszłego roku zrobić taką konfrontację właśnie z tym TBR-em i zobaczymy, jak mi to poszło. Tak więc zapraszam Was bez dalszego przedłużania na 12 książek, które chcę przeczytać w 2021 roku. Aha, jeszcze tylko chciałam dodać, że w tym zestawieniu znajdą się tylko książki, które już zostały wydane i większość z nich mam na swojej półce, ponieważ chciałabym też wyczytywać książki, które już posiadam. Nie biorę tutaj pod uwagę książek, o których premierach już wiemy i które wiem, że będę chciała przeczytać, ale zostaną wydane dopiero w 2021 roku. O tym będzie osobny film, także tutaj będzie tylko o książkach już wydanych. Mówimy o 12 książkach, ale w rzeczywistości będzie ich odrobinkę więcej, ponieważ pierwsza rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to cała trylogia i jest to trylogia Grisha, czyli Cień i Kość, Oblężenie i Nawałnica oraz Zniszczenie i Odnowa Lee Bardugo. Są to książki, jest to trylogia, która chodzi za mną od bardzo, bardzo dawna, jeszcze kiedy była wydawana przez Papierowy Księżyc z innymi tytułami w innej oprawie graficznej. Natomiast ta oprawa graficzna jest zdecydowanie ładniejsza. Chciałam te książki przeczytać już od bardzo dawna, ponieważ jest to jedna z tych bardzo popularnych serii takich fantasy Young Adult. Wydaje mi się, że to są takie serie trochę młodzieżowe, może New Adult, o których mówi bardzo wiele osób i ja po prostu nie wszystkie takie książki chcę czytać, ale są takie, które właśnie chciałabym znać, żeby po prostu wiedzieć, o czym one są i jakby być w temacie. No i to jest jedna z takich serii. No i ostatnio ogłoszone zostało to, że w kwietniu 2021 roku wyjdzie serial na podstawie tej właśnie trylogii. No i to jest dla mnie takim dodatkowym motywatorem, aby tę serię przeczytać i mam nadzieję, że uda mi się to na początku 2021 roku. No przynajmniej zacząć z pierwszym tomem właśnie. Druga pozycja na moim TBR-ze to coś, co w 2020 roku, mam wrażenie, zdominowało tą sferę książkową, zdominowało BookTube, Bookstagram, a jest to Wojna Makowa Rebeki Kwang. Jest to książka, o której wszyscy wypowiadają się w sposób bardzo pozytywny, wiele osób się nią zachwyca. Jestem przekonana, że trafi do wielu, wielu topek najlepszych książek 2020 roku właśnie. Są to klimaty takiej dalekiej Azji, dalekowschodniej Azji, gdzieś tam Chin, Japonii, nie jestem do końca pewna, czy są to Chiny, czy Japonia. Ludzie porównują trochę to do Mulan, ale też do Harry'ego Pottera, bo mamy tutaj motyw szkoły z internatem, która mają przygotować właśnie później do tej wojny, do walki w tej wojnie. No myślę, że to będzie coś bardzo ciekawego, zresztą właśnie po tylu zachwycających opiniach ja wiedziałam, że będę chciała tę książkę przeczytać. No wydaje mi się, że to mi się spodoba, mimo że wiecie, że ja z fantastyką tak nie do końca się lubię, znaczy nie to, że się nie lubię, tylko po prostu mało fantastyki czytam, tak wydaje mi się, że akurat ta książka na pewno trafi w mój gust i no i liczę na to, że właśnie w 2021 roku uda mi się ją przeczytać. Dalej mamy książkę, którą ja kupiłam no właściwie chyba około rok temu na Book Depository. Mam ją w wersji angielskiej, ale ostatnio była polska premiera tej książki i było o niej bardzo głośno i jeszcze bardziej podsyciło to właśnie moje zainteresowanie tą książką. A jest to The Starless Sea. Jest to historia chłopca, który trafia do jakiejś takiej tajemniczej biblioteki, z tego co pamiętam, i ściąga jakąś książkę z regału, z półki i odnajduje tam historię swojego życia. I no, jakby jest zaintrygowany tym, że skąd w tej książce znalazła się dokładnie historia jego życia. No i właśnie jest to opowieść o tym bezwzględnym morzu, o jakiejś takiej tajemniczej krainie trochę chyba, jakimś takim świecie równoległym, czymś takim. Jest to książka autorki Cyrku Nocy, o której to książce słyszałam bardzo wiele dobrego, szczególnie też o stylu pisania właśnie Erin Morgenstern, także mam nadzieję, że to jest książka, która mi się spodoba, która właśnie
nawet zachwycił mnie nie tyle fabułą, co stylem pisania. Jak słuchałam o tej książce, ona chyba, zainteresowałam się nią chyba właśnie na początku tego roku, 2020, z tego względu, że nie jestem pewna, czy ona wyszła w 2019, ale wydaje mi się, że właśnie widziałam ją u wielu zagranicznych booktuberów na koniec 2019 roku albo na początku 2020. No nieważne, w każdym razie widziałam ją wielokrotnie na zagranicznym booktubie i również wiele osób się nią zachwycało. W Polsce, z tego co widzę, ma ona dosyć mieszane opinie, no ale mimo wszystko jestem zaintrygowana. Jestem ciekawa, czy mnie się ta książka spodoba, czy to będzie coś, co trafi w mój gust. Tak więc The Starless Sea jest w tych planach na 2021 rok. Kolejna książka to mój totalny must read na przyszły rok i po prostu motywujcie mnie, błagam, w komentarzach, nawet w ciągu roku, nawet niekoniecznie pod tym filmem, żebym w końcu się zabrała za tę książkę i w ogóle za książki tego autora, bo mam tutaj Grona Gniewu Steinbecka. Nie zliczę, ile razy na tym kanale już mówiłam o tym, że muszę przeczytać inne jego książki po tym, jak zakochałam się w Myszach i Ludziach, ale tak się zbieram i nie mogę zebrać. Mam obecnie na swojej półce jeszcze kilka książek, ale właśnie Grona Gniewu i Na Wschód od Edenu to są takie dwie książki, które koniecznie muszę przeczytać. Tak naprawdę zamiast tej książki równie dobrze mogłabym tutaj pokazać Na Wschód od Edenu, bo to właśnie są te dwie książki Steinbecka, które w pierwszej kolejności chciałabym przeczytać i nie ma dla mnie znaczenia, czy najpierw przeczytam Na Wschód od Edenu, a później Grona Gniewu, czy odwrotnie. No ale Grona Gniewu miałam na swojej półce jako pierwsze, tak więc pokazuję Wam tutaj właśnie Grona Gniewu. Kolejna książka, którą tutaj mam, to Reportaż, który chciałam przeczytać jeszcze w tym roku i liczyłam na to, że kiedy go przeczytam, to on właśnie będzie w tej topce najlepszych książek 2020 roku. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. Miejmy nadzieję, że trafi właśnie do tego zestawienia w przyszłym roku. A jest to Reportaż Barbary Demick, Światu nie mamy czego zazdrościć, zwyczajne losy mieszkańców Korei Północnej. Wielokrotnie słyszałam, że jest to jeden z najlepszych reportaży, jakie dana osoba czytała. Dużo słyszałam takich właśnie opinii, że jest to naprawdę jeden z takich bardzo wyróżniających się reportaży, które gdzieś tam zostają w głowie. No trafiają właśnie do takich osobistych, wiecie, rankingów różnych ludzi. Ja również Koreą Północną jestem trochę zainteresowana, czytałam już kilka książek w tym temacie, także to nie będzie moje pierwsze zetknięcie z Koreą Północną, no ale zdecydowanie chciałabym pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Słyszałam też gdzieś od kogoś, że ten reportaż się trochę zestarzał, nie wiem do końca w jakim kontekście, ale no mimo wszystko na pewno będę chciała go przeczytać, bo tak jak mówię, no mnóstwo osób go poleca, mnóstwo osób twierdzi, że jest to naprawdę świetna rzecz. Tak więc właśnie Światu nie mamy czego zazdrościć, jest zdecydowanie w planach na 2021 rok. W 2020 roku poznałam również świetnego francuskiego pisarza, bardzo młodego zresztą. Pisarza, który nazywa się Edward Louis i który pisze naprawdę fantastyczne powieści. To znaczy do tej pory w Polsce ukazały się chyba dwie, a trzecia ukaże się w 2021 roku. Ja czytałam jedną, która nazywała się Koniec z Edim i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Szczególnie, że jest to powieść, taka właściwie mini powieść, która zawiera również wątki autobiograficzne samego autora. No robi to naprawdę duże wrażenie. A kolejna jego książka, a właściwie nie kolejna, tylko pierwsza, która została wydana w Polsce, to Historia przemocy. I jest to książka, którą właściwie mogłabym przeczytać teraz, ponieważ akcja rozgrywa się w wigilijną noc, z tego co kojarzę. I mamy tutaj historię mężczyzny, który właśnie wracając chyba z Wigilii zostaje zaczepiony przez nieznajomego, który zaprasza go do siebie do domu, czy coś w tym stylu. I od decyzji tego głównego bohatera, od tego, czy on się zgodzi, czy nie, będzie jakby zależał cały dalszy jego los. Nie wiem do końca, co tu się wydarzy, no ale tak jak mówię, jestem zachwycona tym pisarzem po przeczytaniu innej jego książki. Wiem, że jest to bardzo obiecujący młody pisarz i myślę, że Historia przemocy wywrze na mnie tak samo duże wrażenie jak Koniec z Edim. No i później na pewno też będę chciała sięgnąć po tą najnowszą jego książkę, która ma wyjść w 2021 roku, ale tak jak mówiłam, w tym filmie na tym się nie skupiamy, skupiamy się tylko na książkach, które już zostały wydane. W tym zestawieniu znalazł się również jeden klasyk, chociaż w planach mam więcej i mam też w planach re-readę niektórych klasyków, ale tutaj mam coś, czego jeszcze nie czytałam, co bardzo chciałabym poznać i jest to Frankenstein Mary Shelley. Jest to historia, myślę, że wszystkim znana nawet z popkultury. Jest to historia doktora Frankensteina, który próbuje trochę oszukać śmierć w jakiś sposób i właśnie tworzy tego słynnego potwora. Z tego, co słyszałam, to książka jest nie tyle straszna, jak mogłoby się wydawać, co bardziej taka smutna, przejmująco smutna, mówiąca trochę o takiej potrzebie bycia zrozumianym, bycia kochanym. Tak mi się też wydaje, ale mimo wszystko jestem tej książki bardzo ciekawa. Jakby nie oczekuję od niej, że mnie przestraszy, oczekuję bardziej, że mnie poruszy, że zapadnie mi w pamięć, że wywoła we mnie jakieś emocje. Słyszałam również dużo bardzo pozytywnych rzeczy na jej temat. Ja generalnie z historią Frankensteina nie jestem jakoś zaznajomiona do końca. To znaczy, oczywiście zarys fabuły jakby znam, ale nigdy w życiu nie widziałam ani żadnej adaptacji filmowej, ani
no nie czytałam książki, także będzie to dla mnie tak naprawdę trochę nowość. Jestem ciekawa, jak mi się spodoba. No i jeżeli chodzi o samą genezę powstania tej powieści, to ja bardzo lubię tę historię, jak właśnie Mary Shelley wspólnie z różnymi innymi autorami, między innymi George'em Byronem, chyba z tego co pamiętam, robią sobie właśnie taki konkurs na napisanie najstraszniejszej powieści, no i w taki oto sposób powstaje Frankenstein. No jestem bardzo ciekawa, mam nadzieję, że to będzie coś, co mi się spodoba również i coś takiego, co będzie po prostu warte zapamiętania i no warte przeczytania po prostu. I ostatnia książka, którą mam w tym tybiarze, to coś, czym również zanudzam Was już od bardzo, bardzo dawna i również książka, która parę lat temu, bo jest to dosyć stara powieść, też zatrząsnęła właśnie tym polskim, szczególnie booktube'em. Wiele osób się nią zachwyciło, ale później też słyszałam sporo negatywnych opinii na temat tej książki. Także opinie są skrajne i jest to Donna Tartt i jej tajemna historia. Książka, którą planowałam przeczytać teraz w grudniu, ale na vlogmasy naprawdę poświęciłam bardzo dużo czasu, nawet nie sądziłam, że jest to aż tak czasochłonne, w związku z czym tak naprawdę w grudniu mało co czytałam, dopiero teraz pod koniec grudnia przeczytałam dwie książki, teraz czytam trzecią. Tak więc wcześniej po prostu nie miałam czasu się za to zabrać, a jest to pozycja, której myślę trzeba poświęcić trochę uwagi, także może zabiorę się za nią jakoś na początku stycznia, kto wie, taki mam plan, ponieważ chciałabym w końcu wyczytywać takie książki, które leżą od dawna na mojej półce, które od dawna chcę przeczytać, ale z różnych względów jeszcze po niej nie sięgnęłam. I Tajemna historia zdecydowanie jest jedną z takich książek, także mam nadzieję, że uda mi się przeczytać ją w tym roku, bo jest to taki mój mały wyrzut sumienia. Nie będę Wam mówić o czym jest, bo mam wrażenie, że ta książka jest tak dobrze znana i tak bardzo mocno istnieje w świadomości czytelników, szczególnie tych, którzy oglądają i którzy kręcą się wokół internetowej sfery książkowej, że po prostu wszyscy już o niej słyszeli i że nie ma co o niej dodać. Także taki jest właśnie plan na, no myślę, że na początek roku, tak sobie to wyobrażam i tak chciałabym, żeby to było. I ostatnie cztery książki, chyba powiedziałam do tej pory o ośmiu, które chciałabym Wam tutaj pokazać. To są książki, których nie mam jeszcze w formie papierowej, albo nie jeszcze, tylko w ogóle ich nie będę miała, ale na przykład przeczytam je właśnie na Legimi, albo po prostu w formie elektronicznej, ale chciałabym je bardzo, bardzo przeczytać. Także standardowo okładki będą się wyświetlały gdzieś obok. I pierwszą z takich książek jest książka Gambit Królowej. Oczywiście jest to spowodowane popularnością serialu, który ja obejrzałam i podobno dobrze jest akurat w tym wypadku najpierw przeczytać książkę, a później obejrzeć serial, ze względu na te rozgrywki szachowe i na to, żeby nie wiedzieć, jaki jest ich wynik. Ale mimo wszystko ja jestem serialem tak bardzo zachwycona, tak strasznie mi się on podobał, że zdecydowanie chciałabym poznać ten książkowy pierwowzór, dlatego właśnie Gambit Królowej to jest taki plan na 2021 rok. Słyszałam też bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tej książki, że jest naprawdę świetna, że jest naprawdę bardzo napisana w taki emocjonujący sposób oraz, że jest napisana takim bardzo przyjemnym stylem, że tak naprawdę nie czuć w ogóle, że się ją czyta, po prostu, że się płynie przez tę historię. Jestem bardzo ciekawa, tym bardziej, że serial zachwycił mnie, no poza samą tematyką, zachwycił mnie pięknymi po prostu zdjęciami, pięknymi kostiumami, również przepiękną główną aktorką. Także jestem ciekawa, jak odbiorę tę historię w formie takiej czysto papierowej. No myślę, że już jednak nie będę tutaj miała możliwości jakby wyobrażenia sobie własnych postaci, ponieważ będę miała w głowie twarze aktorów, no ale mimo wszystko jestem ciekawa właśnie, jak odbiorę tę książkę, czy spodoba mi się tak samo mocno jak serial. Jesień Alice Miej to również książka, którą bardzo chciałabym przeczytać, w ogóle autorka, którą bardzo chciałabym poznać w 2021 roku. Pamiętam, że mówiła o tej pisarce sporo Ola z kanału, teraz właściwie już bardziej Instagrama, Book z Tobą, i że dawno temu się nią zachwycała i ja właśnie wtedy zwróciłam na tę pisarkę uwagę, zresztą jest to pisarka wielokrotnie nagradzana. I w Polsce ostatnio wyszła jej książka, znaczy ostatnio, mam na myśli w tym roku, zatytułowana Jesień, która jest pierwszą częścią takiego czterotomowego cyklu właśnie o porach roku. Na początku przyszłego roku wychodzi kolejny tom z tego cyklu, Zima, tak więc chciałabym przeczytać Jesień jeszcze zanim wyjdzie Zima. No jestem bardzo ciekawa, czy twórczość tej autorki mi się spodoba. Jest to książka, w której przeplatają się różne okresy, to znaczy mamy tutaj wątki dotyczące lat chyba 30., 60., ale również współczesny. Mamy Wielką Brytanię tuż przed Brexitem i to, jak nastawieni są do tego Brytyjczycy, z tego co kojarzę. No jestem bardzo ciekawa nawet nie tyle samej książki, chociaż właśnie ta powieść jakoś przekonała mnie do siebie najbardziej, jeżeli chodzi o Alice Miej, co właśnie samej autorki, ponieważ słyszałam o niej bardzo wiele dobrego. No tak jak wspomniałam, jest to szkocka nagradzana autorka, ona była chyba kilkukrotnie finalistką Nagrody Bookera, także liczę na kawałek takiej naprawdę dobrej, naprawdę porządnej literatury, jeżeli chodzi o tę książkę. Przedostatnia książka na tej mojej liście do przeczytania w 2021 roku to coś, czym być może bym się nie zainteresowała, gdyby nie ranking najlepszych książek dziewczyn z krótkiej przerwy. To już jest chyba tradycja, że ja zawsze łowę taką jedną książkę z ich rankingów i później ją czytam i zazwyczaj okazuje się, że jest ona bardzo dobra. Dwa lata temu
było to na przykład przyjaciel Sigrid Nunes, który rozpoczął chyba moją przygodę z wydawnictwem Pauza i moją ogromną miłość do tego wydawnictwa. W tym roku są to Cudze słowa Wita Szostaka. Jest to książka, która została według dziewczyn uznana za najlepszą książkę 2020 roku. Mnie faktycznie ta okładka gdzieś migała, ale jakoś nigdy się nie zainteresowałam bliżej, o czym jest ta historia. I do tej pory tak naprawdę nie wiem. Wiem tylko, że tutaj różne osoby kreślą portret pewnego człowieka i każdy z tych portretów jest w pewien sposób inny, także ciężko określić, że jest to tak naprawdę jedna i ta sama osoba. I nic więcej na temat tej książki nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Wystarczy mi naprawdę rekomendacja Justyny i Natalii i mam nadzieję, że się nie zawiodę, że będzie to coś naprawdę wyśmienitego, doskonała polska literatura. Na jakie tu często książki trafiam z polecenia dziewczyn, także i tym razem jestem bardzo pozytywnie nastawiona do tej książki. I ostatnia już rzecz to Poufne Mikołaja Grünberga, czyli książka, którą chciałam przeczytać jak tylko ona wyszła w ogóle w Polsce. Ona chyba właśnie wyszła też w 2020 roku. Jest dostępna na Legimi, mam ją ściągniętą na półce od bardzo, bardzo dawna, ale jakoś nie wiem z jakiego powodu się za nią nie zabrałam, może nie miałam akurat jakoś nastroju na taką tematykę, jaką porusza Mikołaj Grünberg w swoich książkach, bo on bardzo, bardzo dużo miejsca poświęca temu, jak to jest być Żydem w kolejnym pokoleniu po wojnie w Polsce. Są to trudne książki tematycznie, nie są to takie lekkie i przyjemne książki, chociaż słyszałam, że Poufne właśnie trochę od tego odchodzi. Nadal ta tematyka żydowska jest obecna, ale jednak jest to w taki sposób bardziej humorystyczny, bardziej przystępny, może mniej związany z traumami, jak to na przykład było w genialnym skądinąd Rejwachu, czyli zbiorze opowiadań, które zresztą polecałam Wam na tym kanale już chyba nie raz. Mam też w planach inne książki Mikołaja Grünberga, m.in. Oskarżam Auschwitz, które właśnie dostałam na święta od swojej siostry, także też na pewno będę czytać, ale jednak Poufne jakoś wybrałam do tego rankingu, do tego zestawienia, do tego TBR-u. Ponieważ chodzi za mną ta książka od daty premiery i mam ją pobraną i tak na mnie czeka i czeka, aż się za nią zabiorę, ale słyszałam o niej również bardzo dużo dobrego, wiele osób o niej wspominało. Już nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, gdzie o niej słyszałam, bo to było po prostu kilka miesięcy temu i wyleciało mi to z głowy. No ale mimo wszystko jest to pisarz, którym jestem zainteresowana, chociaż czytałam tylko jedną jego książkę, to gdzieś tam trzymam rękę na pulsie, jeżeli chodzi o książki, które wydaje. Tak więc Poufne musiało się w tym TBR-ze znaleźć. I to właśnie były te książki, które planuję sobie na taki szeroki TBR na cały 2021 rok. To nie są książki, które chcę przeczytać w najbliższym czasie, które chcę przeczytać jak najszybciej. To nie jest mój TBR na styczeń, ani nawet na pierwszą połowę roku. Kiedy będę miała ochotę, to po prostu będę po nie sięgać. Natomiast są to takie książki, które od dawna chcę przeczytać i które myślę, że gdzieś z tej listy do przeczytania nie wypadną, ponieważ nie są to takie chwilowe zachcianki, nazwijmy to, tylko są to książki, które chodzą za mną gdzieś od jakiegoś czasu i które no po prostu chciałabym poznać. Dajcie koniecznie znać, jakie Wy książki planujecie czytać w 2021 roku, czy macie właśnie jakieś takie swoje listy do przeczytania, czy w ogóle planujecie takie rzeczy, czy po prostu będziecie czytać spontanicznie, co akurat wpadnie Wam w ręce. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!